ostatecznie podaliśmy wam koordynaty. Czekaj, a kto był w oddziale tym? Z jednej strony, z dwóch stron, kurwa, od pleczu pod prądu. To i było 4 albo 5, jeśli żyli, i medy. Dudek! Dudek, strzela, robimy reckę. Widzisz, jak ten? Ten rzezek, tak? Dobrze. No, LCTek. Fajnie. Witamy w kolejnej recenzji STTV dla Gunfire i dzisiaj znowu pogadamy o komach. Znowu. To co trzyma Adi jest to, pokaż. AK-104. Filmy? LCT. LCT, tak. W oryginalnej palnej wersji te kałachy, które są kompaktowymi wersjami serii 100 opartej na AK-74M, produkowane są w trzech podstawowych kalibrach, czyli radzieckim 7,62, nowszym radzieckim 5,45 oraz natowskim 5,56. Dobrze. I teraz tak, kolejno. Wersja natowska oznaczona jest numerem 102. Tak. Wersja 5,45 oznaczona jest numerem... Już wam mówię, 105. Tak, dobrze. A wersja 7,62 jest oznaczona numerem 104. Czyli jeżeli LCT mówi, że to jest AK-104, to powinien dołączyć... To jest rosyjska ładownica. Mój zachodni mózg jej nie przetwarza. Taki magazynek. Albo taki plastikowy. Ale na szczęście z zewnątrz konkretne wersje 104, 102, 105 są prawie nie do odróżnienia. Jedynie po podpiętym magazynku. A że do tej repliki pasują wszystkie. Podpinając odpowiedni magazynek, uzyskujemy AK-104. Ta-da! Nawet 102. Da się? Da się, wszystko się da. Dobra, weź. No dobrze. Po tej małej wrzutce, aczkolwiek no myślę, że problem jest całkowicie do obejścia, ponieważ tylko podepniemy odpowiedni magazynek i mamy AK-104. A potem mama AK-105, więc nie ma żadnej różnicy. Adi, jak ta replika jest zbudowana? Jak to narodowy kałach, no co tu dużo gadać. Trochę oksydy, chyba żadnej farby tutaj nie ma. Kolba się nie giba, akurat w tym wypadku, w innych zazwyczaj replika to się majta na boki, a tutaj to tutaj fajnie. Weź panią złóż. No, ale złóż tak, no. Czyli ogólnie spasowanie mamy... Rewelacja. Bardzo dobrym poziomie. Dobrze, teraz tak, jakość, czyli mówisz, że to jest oksydowana stal czy zmal? To jest chyba stalowa, wiesz? Stalowy. Reszta? Ten podstawa muszki. Stalowa. Rura gazowa, lanko gazowe, wszystko. Lufa. Mites. Achwyt. Stalowy? Tak. Podstawa. Czekaj, bo muszę coś. O. Suwadło jakie? Korpus. Dekiel. Dźwignia. Kabłąk. Zwalniacz. Dźwigni zwalniacza. Nawet zatrzask. Zatrzask tekla. Pięknie. Stopka? No dobrze. Magazynek, który dostajemy, to jest... Kogo? Stworzywa. Jest to stworzywa High Cap. Do wersji... Direct Z. Do wersji
105. Jako, że jest to high cup, no to pierwsza rzecz, którą robimy z high cupem, to jest co? Wyrzucamy go. No właśnie. Nieważne, nie, natomiast jest on zrobiony z plastiku, wygląda odpowiednio. Czy oryginał miał te żeberka? Tak, tak, tak. Tylko jest taka różnica, że nie ma oznaczeń i nie ma żeber z tyłu. Aha. No nic, trudno, ale jest to high cup, więc i tak go wyrzucamy. Tylko to mieliśmy jakiś problem z oznaczeniami. Tak, z oznaczeniami jest mi halo, bo jest tak, że oznaczenia są bodajże bułgarskie. Aha. O, prawdopodobnie ECT no, użyło tego samego korpusu, co w swoich Rumunach i innych wynalazkach. Mhm. No, co robić? No i jeszcze mamy ten, taki dziwny myk z szczerbinką. No, nie można mieć wszystkiego, ale wymiana szczerbinki to chyba jest nie problem. A, właśnie, ciekawe, czy szyna jeszcze jest. Ha! Działa. Baterie gdzie trzymamy? Baterie trzymamy pod pokrywą. Pokaż, dymi. Replika oczywiście, jak wszystkie repliki, jest z tak zwanym wtykiem mini Tamiya. Nie wiemy czemu producenci się tego trzymają, ale na szczęście nie jest to problem. Tutaj mamy oldschoolową baterię Nimcha. Jak na tej baterii? 9.6 sobie radzi? Daje radę. No. 14. Dobra, strzelamy na 30 metrach, jest temperatura około minus 5, silny wiatr, kulki 20. Dobra. Aaaa! Auto! Teraz na auto dawaj! No, a teraz mamy okazję też trochę postrzelać. Zabiorę tych pajaców w las i pozabijam. Jak strzela? Nie wiem jak to ująć. Śmiga niesamowicie. Może lepiej by było, gdyby był lipolek w środku, ale na zwykłej batce też daje radę. Trochę tam porzezaliśmy, trochę osób zabiliśmy. Jak z zasięgiem? Dosyć krótka lufa? No, z zasięgiem to nie jest źle, tylko z precyzją, bo jak przez tą krótką lufkę to kulki różnie mogą latać. Dobra, to zasadnicze pytanie. Czy warto brać? Ja bym wiedział, ile kosztuje. 1081. Poniżej 1100. No, zastanowiłbym się, że takie wykonanie, staluchę, oksydę, to bym brał. Czemu nie? Może trochę bym tego gearboxa zmienił. Trochę mało FPS-ów. Mało? 380. No to ci więcej. No jak to, jak na co? Żeby robić ludziom krzywdę. Czym to się różni od tych nowych cym? Ty jesteś cymierzem. No co ci mogę powiedzieć? No jest wykonane ze stali, jest oksydowane, a cymy to są... Różnie to akurat było, zależy od wersji, ale są stalowo coś tam. No i są pryskane farbą po prostu, wiesz, narzutowo. Bierzemy LCTK i możemy pamiętać, że no, LCTK kiedyś robił coś dla Inokatsu, czyli to w sumie z tej samej fabryki co Inokatsu wychodzi. No jakby nie patrzeć. No, generalnie no jakościowo to jest naprawdę, już jest to wyższa piłka. Może nie jest to VFC. Bo ma tam drobne gafie jakieś. No tam. Ale przynajmniej bebechy są lepsze niż VFC. Tak. No tutaj, no mam kilka jakichś tam pierdółek. Ale repliczka po prostu, pamiętam jak za pierwszym razem ją strzelałem, to ładnie wszystko nosiło, po prostu naprawdę. Troszeczkę chopka trzeba było ustawić i już
ładnie strzelało, daleko, celnie. Nie wiem, jaka tu lufa siedzi, no, jakaś taka może półprecka. Dobrze, kończymy, bo tam z tyłu ciągają.